Towarzyszy nam praktycznie każdego dnia. Jest podstawowym składnikiem chlebów, ciast, naleśników czy tradycyjnych polskich pierogów. Mąka, bo o niej mowa, w ostatnią niedzielę wakacji obchodziła swoje wrocławskie święto. Jest to wielki potencjał dla naszego organizmu, ponieważ mąka zawiera wiele mikroelementów, gruboziarniste w szczególności mąki, czyli z pełnego przemiału, z otrębami. W zasadzie są one najważniejsze w codziennym żywieniu nas wszystkich. Muszę powiedzieć, że nawet chyba sobie nie zdajemy sprawy, ile razy po tą mąkę sięgamy. Ale mąka musi być w domu. Podczas wydarzenia można było dowiedzieć się wszystkiego na temat mąki i poznać wszystkie jej rodzaje, a jest ich naprawdę dużo. Począwszy od białych mąk, właśnie takich toaletowych, typ 500 na pierogi, mąka chlebowa, pszenna, poprzez jazowe, graham. No i taki sam wybór mąk żytnich, właśnie takich chlebowych, jazowych, do wypieku chleba takiego tradycyjnego, pełnowartościowego w domu. Jednak najbardziej znanym jest podział na mąki glutenowe i bezglutenowe. To ostatnie stają się coraz bardziej popularne i obecne w dietach. Mimo tej mody na produkty bezglutenowe, wydaje nam się, że mąka nie ma zagrożonej takiej pozycji swojej. Takie trendy przechodzą i odchodzą. Myślę, że to, co naturalne i to zawsze zostanie i myślę, że zawsze będzie w cenie i będzie zawsze doceniane. Czy z glutenem, czy bez, zawsze myślę, że to, co naturalne i domowe, będzie zawsze docenione. Podobno chleb najlepiej smakuje na domowym, naturalnym zakwasie. Dlatego też coraz więcej społeczeństwa powraca do korzeni i samodzielnie piecze chleb. Taki pewien kunszt w domu i z wielkim szacunkiem wtedy się odnosimy do tego chleba. Nie tak jak bywa to po prostu na co dzień w domach, gdzie nie znajdujemy czasu na wspólne śniadanie, na siedzenie przy stole i spożywanie chleba, tak jak kiedyś to bywało, wśród najbliższych. Tradycyjny festyn wypełniły warsztaty oraz kiermasz znakomitych wypieków i wyrobów cukierniczych i innych produktów spod znaku zdrowej żywności. Jak ci smakuje chlebek? Piechota. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.